Dobry wieczór, witam na Cage. Mamy dzisiaj przyjemność poprowadzić, ja mam tą przyjemność poprowadzić dla was. Trochę się stresuję, od razu na wstępie powiem, a dzisiaj dość nietypowo, dlatego że mamy dwóch zawodników. Już wiecie jakich, to będzie Piotr Pająk oraz Maciek Szewczyk. I słuchajcie, zanim przejdziemy i połączymy się z Piotkiem, który jest w Hiszpanii, dokładnie w Sewilli, to chciałbym na wstępie podziękować sponsorom, dzięki którym w ogóle jest możliwość zorganizowania tego eventu. A więc przede wszystkim BetClick, bo to jest istotny i bardzo potrzebny, szczególnie biorąc pod uwagę zakłady bukmacherskie, o których zaraz będę mówił. HotPay, Tipeo, Zoodoptuj, SuperExpress, to jest Patreon medialny, StormCloud, dalej SFD, Extreme Hobby, GBS, Premium Cars, Preorder, Patriotic oraz 5 posiłków dziennie. Jeżeli chodzi o nowych sponsorów, doszedł tutaj Next Developer oraz serdecznie witamy na pokładzie klinikę MML i doktora Michalika, który się zajmuje oczywiście zdrowiem zawodników i tym, żeby poprawnie oddychali, szczególnie w nocy. Czy mamy, jesteśmy połączeni już z Pająkiem? O, jest i on. Chciałem powiedzieć, witam. Przede wszystkim, wiesz, dobry wieczór, ale widać, że to jest ta różnica. Sewilla, Hiszpania, nie dość, że dzisiaj miałeś 23 stopnie, bo to sprawdziłem. U nas dla przykładu, ci powiem, było 13. No to zobacz, oczywiście jestem w studiu, jest ciemniej, ale generalnie w Polsce mamy teraz tak ciemno, a ty zobacz, co się dzieje za plecami. Jasno, jak się czujesz, Piotrek? Bardzo dobrze. Przygotowania idą bardzo dobrze. Jestem zdrowy, żadnych kontuzji, jest naprawdę fajnie. Wiem, że byłeś pobiegać, zrobiłeś trochę drugi trening, robisz dwie jednostki treningowe dziennie. Jak to teraz wygląda? Opowiedz. Tak, staram się w tygodniu robić od 8 do 10 jednostek. Niedziela zawsze wolna. Raz w tygodniu robię tam koło środy jeden trening, w soboty jeden, tak to po dwie sesje. Dzisiaj rano akurat miałem trening prywatny, tarczę, później 10 km biegu. Dzień bardzo dobrze zaliczony. Czyli tak zwane cardio jest pod kontrolą. No więc ja zanim przejdę do twojego pojedynku z Alanem Kwiecińskim, chciałbym trochę przybliżyć twoją sylwetkę, bo o ile sportowcom, którzy siedzą w MMA i w sportach walki, szczególnie w tych uderzanych, jesteś świetnie znany, to tak przybliżmy twoją sylwetkę. I ja bym zaczął od tego, że pochodzisz z Bielska Białej, o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. A tam bardzo dobrze mi się kojarzy jeden klub Herczyka, czyli Berserkers Bielsko-Biała, gdzie trenuje chociażby Haratyk Rafał, który ostatnio wygrał z Piotrem Strusem na gali ACA. Powiedzmy o tym, bo tam zacząłeś, tak stawiałeś pierwsze kroki tak naprawdę, jeżeli chodzi o sporty walki. Tak, u Damiana trenowałem. Damian ma już bardzo długo ten klub. Klub się bardzo rozwija, zawodnicy się bardzo dobrze rozwijają, cały czas idą do przodu, mocne walki mają. Klub naprawdę, myślę, że w czołówce Polski. I teraz bardzo, słuchajcie, ciekawa historia, jeżeli chodzi o Piotrka, dlatego że on jest globetrotterem i to jest jego trochę sposób na życie, podróżowanie. I o to chciałbym zapytać, bo wiem, że była Irlandia, była Anglia, potem była Tajlandia chyba przez 2 lata. Powiedz mi, bo pierwszy raz chyba do Tajlandii poleciałeś w 2008 roku, o ile mnie pamięć nie byli. Nie, jakby... w 2011. 2011. I tak. Cyklicznie co rok. Opowiedz o tym, gdzie jeździsz, bo to jest bardzo fajny klub na Phuket, Tiger Muay Thai. Tak. Dokładnie jeżdżę do Tiger Muay Thai. W 2011 wyjechałem tam z bratem pierwszy raz. Była to przygoda po prostu. No i tak nam się spodobało to miejsce, że każdego roku musieliśmy tam wracać. No i w ogóle zawsze moim marzeniem było zamieszkać w Tajlandii. No i w 2018 się to stało właśnie. Tajlandia jest naprawdę dla mnie miejscem do życia. Ludzie są tam cudowni, uśmiechnięci, bardzo życzliwi. Bardzo dobrze mnie tam traktują. Dlatego zawsze każdemu będę polecał Tajlandię.
To też jest fajne, jak widzisz, jakby bierzesz udział w całym procesie rozwijania się tego miejsca, bo o ile w tym 2011 roku przyjechałeś, bo też możemy o tym powiedzieć śmiało, że to jest jeden z największych klubów, na pewno największy w Azji, ale i jeden z największych powierzchniowo na świecie. Tak, bo dokładnie. Bo tak jest i o tym mówię, że na początku nawet było tak, że ludzie trenowali pod takimi baldachimami. A teraz już macie, jakby tam jest taka baza, która mi się zawsze przypomina UFC Performance Institute i te całe facility, które mają. Masz salę do crossfitu, mówimy teraz o Phuket. Mamy, opowiedz, jak jest tam zaplecze? No to tak, samych sal do Muay Thai są cztery, są cztery grupy zainwasowania od osób, które naprawdę przyjeżdżają i dopiero uczą się robić na przykład prawy, lewy lub przyjeżdżają po prostu tam dla zabawy. Później jest już lepsza grupa średnio zaawansowanych, później są fighterzy już, a później na samym końcu są już sami ci zawodnicy Tigera lub jacyś mistrzowie świata z najlepszej organizacji i tak dalej. Dodatkowo są dwie sale do crossfitu. Jest siłownia i oczywiście wielka sala z matami do jiu-jitsu, do zapasów, do MMA. Wielka klatka tam na górze. No jest to naprawdę niesamowita powierzchnia tego wszystkiego. Dodatkowo są tam dookoła są porobione pokoje dla ludzi. Oprócz tego mają jeszcze chyba 4 czy 5 hoteli, które należą też do Tiger Muay Thai, do kampu. No, niesamowicie wielkie to jest wszystko. Naprawdę w najlepszym sezonie, tak jak od stycznia do marca, jak jest najwięcej ludzi, to miesięcznie 800 do 1000 osób się tam przewija. Bagatela. To jest też duży plus, bo dzięki temu masz różnorodność i możliwość sparowania i trenowania z wszelką maścią ludzi, tak? Bo ja nawet powiem ci, że przypomnę taki motyw, kiedy Borys Mańkowski cię odwiedził z Mateuszem Gamrotem na Phuket i była taka historia, możemy o tym powiedzieć, Borys sparował z facetem, który go uderzył łokciem w głowę i rozciął mu tą głowę. Był taki, tak, był, jakby to świadczy o tym też, że i tacy ludzie się tam zjawiają. Oczywiście potem była awantura sroga z tego, co wiem. Powiem szczerze, że tak, naprawdę bardzo dużo ludzi tam przyjeżdża, którzy podchodzą profesjonalnie do tego, do treningów, rozumieją to, że inni też przyjeżdżają się przygotować do swoich walk, że trzeba tam uważać. Oczywiście treningi są bardzo mocne, ale też trzeba wszystko robić z głową i uważać, żeby komuś nie zrobić krzywdy lub kontuzji. Ale też przyjeżdżają tacy ludzie, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, jacy oni nie są dobrzy i tak dalej. I po prostu wiem, że ten chłopak, to był z Rosji chłopak, on przegrywał z Borysem. No i po prostu już w akcie desperacji uderzył go z góry łokciem, po prostu rozcinając mu głowę. I jeszcze po tym, jak Borys wstał, to jeszcze dostał high kicka. Znaczy na szczęście na gardę, ale od razu wycelował specjalnie, no chciał go typowo znokautować. No, zrobiła się z tego gruba afera. Borys miał głowę do szycia. Nie pamiętam, ile szwów, ale miał. No, bardzo niefajne zachowanie. No, ale też chciałbym, żebyś powiedział o tym, bo tak, zaczęło się od MMA. A jesteśmy w końcu tak. W audycji i w federacji, która się stricte tym zajmuje. I chciałeś konkurować na tym polu, szukając zawodowego pojedynku. Natomiast wyjechałeś na Phuket i co ci tam powiedzieli? Oj. Zacznijmy od tego, że ja wyjechałem do Phuket po zdobyciu pasa mistrza świata amatorskiego w MMA. Wyjechałem na Phuket rozpocząć swoją karierę zawodową, bo napisałem do nich, czy bym mógł przyjechać. Oni powiedzieli jasne, że biorą mnie do teamu, że będę dla nich walczył, trenował, nie ma problemu, żebym przyjeżdżał. No ale przyjechałem na miejsce i oni mówią, żebym pokazał jakieś filmiki z moich walk zawodowych. Ja mówię, że nie mam, że ja chciałem tu zacząć. Oni mówią tak, no to będzie bardzo ciężko. Tu jest Tajlandia, tutaj jest Muay Thai, jak chcesz to... Musisz walczyć w Muay Thai. No i powiedziałem, że okej, będę walczył w Muay Thai. Powiedz w takim razie, ile tych pojedynków zawodowo w Muay Thai stoczyłeś i z jakim rezultatem, bo to też, słuchajcie, jest fajna historia, chciałbym, żebyście widzieli. I to też opowiada trochę historię o tym, jak zaczniesz bardzo dobrze karierę, to potem od razu cię mogą wybindować za wysoko, załóżmy. No powiedz proszę o pierwszym pojedynku. Tak, pierwszy pojedynek miałem, ja w ogóle na Phuket przyjechałem ze złamaną ręką, ponieważ na mistrzostwa świata złamałem rękę, tam jakieś 2 miesiące dochodziłem do siebie, później po kolejnym miesiącu wziąłem walkę w Muay Thai, miałem ją z Thaiem, który był tak dość znany tam na wyspie, w drugiej rundzie go znokautowałem łokciem i od razu w klubie zamieszanie, że super mi poszło, że od razu big fight, big fight. Ja mówię, nie, że spokojnie, ja Muay Thai nigdy nie robiłem, ja chcę stopień po stopniu i do góry. Oni mówią, dobra, dobra.
kolejna walka była dokładnie chyba po 2 miesiącach. Przychodzę na galę. Oczywiście w Tajlandii, jak się wie, z kim walczy, to jest cud, ale przeważnie jest tak, że dowiadujesz się 2 dni wcześniej lub dzień wcześniej w ogóle, z kim walczysz. Także nie można się przygotować na nikogo, trzeba być przygotowany na każdego zawodnika. Tak zwana you never know what you're gonna get. Dokładnie. I przychodzę na galę i oni mówią, dobra, Peter, walka wieczoru. A ja mówię, oj, coś podejrzane. Walka wieczoru nagle. No i okazało się, że dali mnie na walkę wieczoru z chłopakiem, który był z zawodowej reprezentacji Iranu, gdzie w Iranie mają naprawdę niesamowite Muay Thai. No i w drugiej rundzie ten chłopak po prostu trafił mnie dobrze łokciem, rozciął mi cały łuk brzegowy. Sędzia od razu przerwał walkę, ponieważ całe się zalają krwią. No powiedzmy tak, że troszkę mnie wystawili. Ale jeszcze cię nie odcięło. Jeszcze cię nie odcięło. No, też nie mogę mieć do nich żalu. Oczywiście to jest Tajlandia. Wiedziałem, że tam nie będzie łatwej gry. No samo to walczenie w Tajlandii to już jest naprawdę dużo. Wielu osobom się wydaje, że to jest takie hop-siup, ale nie jest. Naprawdę nie jest, bo tajscy zawodnicy są naprawdę twardzi i tak dalej. Ale to potem i tak jeszcze miałem później przerwę, bo oczywiście nie mogłem tak dobrze trenować po tym, bo miałem 12 szwów na łuku brzegowym. Trenerzy też mi nie pozwalali robić sparingów później, bo mówili, że tam miękka skóra jest, żeby tego nie porozcinać. Ale minęły chyba 2 miesiące i miałem kolejną walkę. No i 2 dni wcześniej dowiaduję się, z kim walczę. A tu okazuje się, że tu chłopak, który nazywa się Ricky Rowney, jakoś tak, ksywka The Sniper. 2 poprzednie walki w UFC, 6 wcześniejszych w Bellatorze. I on przyszedł i powiedział, że to jest jego pierwsza walka, że chce ze mną walczyć. No i oczywiście przychodzimy na galę. Trener tak na niego patrzy na mnie. Mówi, chcesz z nim walczyć? Ja mówię, no tak, jak jestem przygotowany, no to już chcę, no trudno. No. Ja podeszłem do tego tak, że ja nie mam nic do stracenia tak naprawdę, tylko on ma do stracenia. I tak samo jemu wygrana ze mną też nic nie daje tak naprawdę. No on stawał już na najwyższym szczeblu na świecie, w UFC walczył. Także nic mu to nie dało tak naprawdę. No znokautował mnie w pierwszej rundzie. Nie mogę mu tego udzielić. Porozmawialiśmy, później po gali zapytałem go, czemu tak powiedział, że tego pierwsza walka. On mówi, Muay Thai pierwsza. Ja mówię, no dobra, spoko, kończymy rozmowę. Ale mam go na Instagramie, czasem tam wymieniamy, coś tam rozmawiamy i tak dalej. Wszystko spoko. No to jest, powiem ci też taka, a propos, jak już zahaczyliśmy temat UFC, to też te kilka rzeczy, bo możemy spokojnie powiedzieć, że Aleksander Wolkanowski, Petrian, ale Szewczenko, to są osoby, które tam na stałe trenują, więc to jest poziom mega wysoki, jeżeli chodzi o umiejętności sportowe. Tak, wszystkie te osoby wywodzą się typowo z Tigera. Każdy właśnie po karierze, którą robił w Tigerze, później było UFC, teraz są pasy oczywiście. Ogólnie w klubie naprawdę mega dużo zawodników przyjeżdża z najlepszych federacji, oczywiście z UFC, z Bellatora, z ACA. Naprawdę śmietanka światowa, można powiedzieć. Fajnie i z tego można skorzystać. Trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim trenując z zawodnikami, którzy mają wysoki poziom albo nawet wyższy, to szybciej się człowiek rozwija. To jest oczywiste. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Chce się być najlepszy, trzeba trenować z najlepszymi. Dobra. Wtedy się człowiek lepiej rozwija. Tak, teraz chciałbym troszkę wrócić do twojej walki z Alanem. I Alan ma już za sobą doświadczenie w MMA. Oczywiście też jest podwójnym wicemistrzem świata w K1, ale powiedz mi, dlaczego ta walka na przykład nie będzie w formule MMA, bo mnie to zastanawia. Ja chciałem walczyć w MMA. Typowo przyszedłem do organizacji właśnie, żeby toczyć walki w MMA. No niestety Alan się nie zgodził, powiedział, że chce K1. Mi zależało bardzo po prostu, żeby zawalczyć teraz na tej gali, dlatego się na to też zgodziłem. Ale myślę, że już kolejne pojedynki będę toczył normalnie w MMA. Czyli tak by to była decyzja po stronie Alana, że chciał się skonfrontować stójkowo? Tak. Może wie, że masz tą purpurę, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu? No ja myślę, że to na pewno też miało jakiś wpływ. No na pewno po trochę, ale też nikt nie zapomina, że ostatnie 2 lata spędziłem w Tajlandii i ze stójką u mnie też jest bardzo dobrze, także myślę, że to będzie na pewno ciekawa walka. Wiesz co, jak analizuję kursy bukmacherskie na BetClicku, to widzę, że tak, ty 1,37, Alan 2,70. Jak się z tym czujesz? Bo to wiesz znaczy, co? Że... Mhm.
Szczerze mówiąc, jak byłem na konferencji, to mieliśmy takie, to był wyrównany ten kurs, na mnie i na niego. Wiem, że na drugi dzień chyba po konferencji spadł, ale nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że tak to wygląda teraz, bo ja to się nie interesuję tym w ogóle. Wydaje mi się, że trochę ludzie do tego też źle podchodzą. Alan ma doświadczenie przede wszystkim, stójkowo zawodnikiem jest dobrym. Może mu w MMA nie idzie, przyznam, ale nie mam mu co odejmować tej stójki, bo na pewno dobrze potrafi chodzić na nogach, dobrze boksuje i tak dalej. Także myślę, że to nie jest walka do jednej bramki, tam na pewno będzie ciekawie po dwóch stronach. Jeszcze tak ujmując, nawiązując do tematu bukmacherskich zakładów, jeżeli byście mieli ochotę, to też informacja do Was, odebrać na przykład cashback takich do wartości 500 zł, to możecie się zarejestrować z kodem FAME550. Taka informacja i zachęcam do śledzenia tych kursów, bo one się dość szybko zmieniają. A wracając do Alana, myślisz, że to doświadczenie po jego stronie, jeżeli chodzi, ty debiutujesz, ty wychodzisz tak naprawdę do walki, nie miałeś wcześniej do czynienia z federacją, oprócz tego, że zdobyłeś amatorski tytuł mistrza świata, ale czy to nie jest tak, że to, bo widziałem wielokrotnie, debiutujących w KSW, debiutujących w Fenie, w ACA, zabiera to tlen. Po prostu. Ludzie się denerwują, stresują. I czy to nie jest trochę tak, że nawet jak świetnie przygotowujesz się, bo dzisiaj biegałeś po górach, czy wczoraj w Marbei byłeś, z tego co wiem. W Marbei, tak. Tak, dokładnie. Dzisiaj biegałeś swoje cardio, więc mimo, że to VO2 max masz wyżylone, to gdzieś tutaj ten stres to jest taki czynnik, który zabiera tego tlenu sporo. Znaczy, wiesz co, no... To zależy. Moim zdaniem to wszystko zależy od tego, jak to psychicznie podchodzi do walki. Ja oprócz treningu fizycznego robię też trening mentalny, bo to moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby podchodzić do tego ze spokojną głową, żeby za bardzo się nie stresować przed walką i tak dalej. No ale co, no łatwo się gada przed walką. Zobaczymy, co będzie później. Zawsze klatka zweryfikuje. To nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Myślę, że nie ma co się napinać jakoś przed tym, że będzie super, wszystko i tak dalej, bo to wszystko się w walce dopiero okaże. Mimo tego, jak zawodnik na przykład może być przygotowany na 200%, później coś nagle nie zagra i trudno, no tak się zdarza. No, każdy zawodnik to przeżywał w życiu, dlatego ja myślę, że na pewno trzeba też oprócz trenowania szybkości, cardio i tak dalej, też trzeba trenować swoją głowę. Bijecie się oficjalnie w wadze do 77 kg. Alan wydaje się być zawodnikiem solidniej zbudowanym, ale nieraz już udowodniało, a to jakakolwiek walka, gdzie to nie sylwetki walczą, tak? To nie jest to. Ty myślę, że też masz okazję, tak jak mówiliśmy na Phuket, do Tigera przyjeżdża mnóstwo ludzi i to naprawdę podejrzewam, że się mierzyłeś z takimi zawodnikami, którzy byli dwa razy więksi od ciebie. Więc ten wygląd jakby nie jest na tyle istotny, co po prostu jakby w samej walce. To tylko wygląda, tak? Jak to jest? Tak, wiesz co, ja ci powiem, że na Phuket naprawdę tysiące osób spotykałem. Trenowałem z różnymi chłopakami, małymi, dużymi, umięśnionymi, w ogóle bez masy mięśniowej. I to wcale nie jest powiedziane, że jak ktoś ma mięśnie, to jest od razu dobry. Nadziałeś się kiedyś? Ojeju, nie raz. Naprawdę spotykałem takich chłopaków, że normalnie no, myślałem, w życiu byś nie przypuszczał, że oni w ogóle coś boksują albo się biją, a naprawdę tak wymiatali, że ciężko tak zwana, to określić. Tak zwana cicha woda, nie? Nie powiedziałbyś. Mhm. No więc znaczy, powiedz mi... Nie ma to patrzeć na wygląd, no. Powiedz mi, jakie są mocne cechy Alana. Oczywiście wywodzi się też z tej stójki, ale na co byś uważać musiał najbardziej? A tego nie mogę zdradzić. On tego nie ogląda, możesz, bo on ma trening, powiedział. Ale później będzie oglądał. Nie, na takie pytanie nie odpowiem, musisz mi wybaczyć. Okej, dobrze. To teraz... Game się przygotowuje i takich rzeczy się nie zdradza. Chciałem powiedzieć, że tego i tak nikt nie ogląda, więc możesz powiedzieć, ale to czasami działa. Wiesz co, miałem parę razy tak, że przeprowadzałem jakiś wywiad i mówię, no to słuchaj, jakie jest plany na to? Tego nikt nie ogląda. I już naprawdę, już dwa razy miałem tak, że się ktoś nabrał, już prawie powiedział, nie? Wiadomo, ja wiem, o co chodzi. Nie zdradza się tego, ale tak naprawdę możesz zawsze wymyślić tak zwane, wiesz, podwójne dno i powiedzieć, że coś będzie. Tak zaraz zresztą będziemy rozmawiać z chłopak, z szewcu tutaj siada i pamiętam, że na konferencji na Fejmie powiedział na pierwszej konferencji, że zresztą o tym będziemy mówić. Nie będzie się przytulał do przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? W praniu. Natomiast wracając jeszcze do ciebie, powiedz mi, co ty robisz w tej Hiszpanii? Gdzie trenujesz tam na miejscu? Bo mówimy cały czas o Phuket, a ty w tym czasie jesteś w Sewilli.
Tak, dokładnie. Teraz ja osobiście chciałbym niesamowicie, żeby moje przygotowania do tej walki też były na Phuket. Niestety Tajlandia jest teraz zamknięta, każdy wie dlaczego. Nawet nie planują na razie się otwierać. Wiem, że tam coś tam planują, ale tak naprawdę nie ma szans, żeby teraz otworzyli się. I kolega mi doradził właśnie klub tutaj, w Sewilli. Pojechałem na początku na Majorkę się przygotowywać, ale tam nie wszystko szło tak, jak miało. I powiedział mi, jedź do Sewilli, tu jest naprawdę mocny klub. Trenerem jest chłopak, który też walczył w UFC, bardzo doświadczony zawodnik. Grupa też około 10 zawodowych fighterów, podobna waga, naprawdę dobrze się będziesz mógł przygotować. Mhm. No i przyjechałem, niesamowicie mnie tu naprawdę przyjęli, bardzo serdecznie. Przyjechałem, od razu powiedziałem, że przygotowuję się do walki i tak dalej. I każdy trening mam tak, że od razu biorą mnie na przykład ci najlepsi chłopacy, trenuję z nimi, albo sam trener bierze mnie od razu na tarczę, z nim robię. Bardzo fajnie do mnie podeszli i bardzo jestem ucieszony, że akurat tutaj się przygotowuję do tej walki. Tak sobie chciałem sprawdzić jedną rzecz, nie wiem, czy to teraz znajdę, ale na południu Hiszpanii, z tego co pamiętam, tylko właśnie nie pamiętam, czy to była Marbella, czy Sevilla, trenuje Luke Barnard, który zmierzył się i z Mamedem Khalidowem, i z Karolem Celińskim dwukrotnie, tak? Pierwszą walkę wygrał, drugą Karol pięknie go wyjaśnił. I tylko nie pamiętam gdzie, ale to nie miałeś okazji gdzieś go tam spotkać, ja wiem, że to kluby to są, nie, jest ich pełno. Nie. Niestety. Mhm. Nie, to nie, to ten. Dobra, to teraz powiedz mi tak. Wracasz z tej Hiszpanii, walczysz na Fame MMA 8. Co ty robisz dalej? Bo wiem o tych twoich planach, zaraz spytam, natomiast jeszcze zanim to, powiedzmy o tym twoim kanale. Tak, prowadzę kanał. Aha, podróże. Czekaj, nie. Tak, tak, tak. Tak, kanał jest dość świeży, ma niecałe 2 lata. Właśnie wracając do Borysa, Borys mi pomógł bardzo w założeniu tego kanału, także serdecznie go pozdrawiam. A to ja ci wejdę w słowo, przepraszam. Borys mi kazał przekazać, że on bardzo mocno trzymał kciuki za twój kanał i było mu przykro na początku, że nie masz, że ten feedback jest słaby. Teraz jak ten kanał się rozkręcił, to jest szalenie zadowolony i kazał ci to powiedzieć i że trzyma kciuki i dodał w ogóle, że on się czuje ojcem sukcesu, ponieważ poniekąd namówił cię do tego, żeś ten kanał założył, to prawda? Tak, to było, żeby założyć. Ja żeby założyć, to ja go poprosiłem o to, bo ja jak wyjechałem do Tajlandii, planowałem z dziewczyną otworzyć i tak dalej, ale to nie bardzo nam poszło. I później Borys przyjechał. I ja tak z Borysem od słowa do słowa, Borys, coś tam możesz mi pomóc i tak dalej. I tak naprawdę nazwę kanału Podróże Wojownika to wymyślił Borys właśnie, za co mu bardzo dziękuję. Bo on mówi tak, a dobra, tutaj jesteś, trenujesz, podróżować lubisz, niech będą Podróże Wojownika. Ja mówię, idealnie, idealnie, no nie mogłem lepiej trafić. No i tak się stało właśnie, że później pierwsza taka mała podróż to Tajlandię zwiedziłem, później pojechałem po 15 krajach Azji, przez 4 miesiące podróżowałem. Niesamowita przygoda naprawdę, wiele tam przeżyłem fajnych rzeczy. Następnie wróciłem na Phuket, zaczęło się co się zaczęło. I później kolejna podróż, ruszyłem po Europie. Też zwiedziłem 15 krajów teraz. No i później wpadła propozycja walki, pojechałem do Hiszpanii, trenuję. Po walce Ameryka Południowa. Wylatuję zwiedzać Amerykę Południową. Później, jeżeli będą siły jeszcze i pieniądze, to będzie Ameryka Środkowa. I w planach były jeszcze Stany, przejechać Stany. Ale to ogólnie cała podróż powinna mi zająć około roku. Zobaczymy, jak będzie, bo to łatwo się mówi, że fajnie się podróżuje i tak dalej, ale podróże naprawdę też męczą. Ja cały czas jestem z plecakiem, śpię co drugi dzień na przykład, bo co jeden w innym miejscu, cały czas muszę się przemieszczać i tak dalej. To jest naprawdę super, ja to kocham. Ale to też męczy. Czasem naprawdę trzeba odczapnąć, ale już się nie mogę doczekać. Mówisz, że w planach Ameryka Południowa i o tym chciałem też zapytać, więc como está tu español? Poquito, solo poquito. Hablas un poquito, más o menos. Słuchaj, ja trzymam kciuki, żeby się szybko ogarnął, bo no w Ameryce Południowej to jest drugi język najpopularniejszy na świecie, hiszpański na pewno się przyda. Ale tak, powiedzmy tak. Też, bo to jest fajna rzecz, bo wiem, że ty podróżujesz low budget. I to jest fajna rzecz, bo ty nie potrzebujesz się, wiesz, spać w hotelach pięciogwiazdkowych, czy poruszać się drogimi samochodami, czy w ogóle samochodami. Powiedz, jak ty to robisz. W ogóle tego nie ma, w ogóle. Wiesz co, ja podróżuję bardzo budżetowo. Ja wiem, że jeżeli się chce dużo podróżować, dużo zwiedzać, trzeba to robić jak najtaniej. Wiele osób się mi dziwi, skąd ty miałeś na 15 krajów, żeby przejechać?
Ja mówię, ale ja to naprawdę bardzo tanio zwiedziłem. Ja śpię w najtańszych hostelach. Mi nie przeszkadza spanie w 10 osób w jednym pokoju, a nawet mnie to cieszy, bo zawsze kogoś poznam, z kimś sobie porozmawiam, ktoś jakieś ciekawe historie opowie, z kimś gdzieś wyjdę. To jest naprawdę świetne. Dodatkowo jem, staram się jeść też jakoś w miarę jak najtaniej. Dużo też na przykład biorę i w hostelu sobie robię jedzenia, lub idę gdzieś coś tanio zjeść. Jak podróżuję, to się staram jak najtaniej autobusem, pociągiem lub stopem też mi się zdarzało. Po prostu przygoda. Najważniejsze dla mnie w podróżowaniu jest przygoda i to jest świetne. Chyba ta możliwość też obcowania z ludźmi, z tak zwanymi lokalsami, z ichniejszymi i jakby używanie nawet, i zauważyłem, języka też, wiesz, no szybciej ci przyjdzie poznanie tej kultury, nawyków i tak naprawdę to wzbogaca. Chyba podróże to jest z jednej strony to, co mówisz, starasz się, żeby to było kasowo nisko, ale to jest jedyna rzecz, która nas wzbogaca i sprawia, że stajemy się bogatsi. Wiesz co, ja dokładnie przez moje podróżowanie bardzo zmieniłem pogląd na wiele rzeczy, dlatego się cieszę, że to robię. Różne rzeczy dla mnie już nie mają na przykład takiego mega znaczenia, że muszę, wiesz, nie wiadomo, jakie drogie ciuchy mieć, jakiś super samochód. Zresztą samochody i tak nie mogę mieć, bo ja podróżuję cały czas. Ale wiesz, no już zupełnie inaczej podchodzę trochę do tego życia i no i tak, bo trzeba przyznać, że bardzo, bardzo zmienia człowieka takie podróżowanie. Ile ważysz? Teraz 80 kilo. 80 kilo, to już tylko woda, zejście, to jest już formalność tak naprawdę. Tak, ty ja, chyba w takiej... W ciągu teraz 7 tygodni 4,5 kilo zeszłem już i teraz 3 kilo zostawiłem na sam koniec, ale to już jest ostatni dzień, tak po prostu przed ważeniem. Tak naprawdę dolecisz tutaj, to już będziesz lżejszy o 1,5 kilograma, chociaż zależy co tam... Tak, jeszcze mam tu trochę treningów, także też na pewno jeszcze coś zleci. No myślę, że spokojnie, to 77 kilo było dobrą decyzją. Mógłbym też walczyć w mniejszej oczywiście, ale ja szczerze mówiąc do tego podchodzę tak, że szkoda mi zdrowia. Wolę tyle niż się katować później. No bo tutaj wiesz, to też dość jest, powiedział, analizując kursy, dość paradoks, ponieważ no Alan warunki fizyczne wydaje się mieć lepsze od ciebie. To znaczy patrząc na posturę, na wzrost, na zakres ramion, no i to co mówiliśmy, on jest zdecydowanie optycznie większy. Ale jak też już ustalaliśmy, to akurat nie walczy. Natomiast wydawałoby się, że ty byś spokojnie mógł tą wagę spróbować. Nie mówię o 70 kilogramach, ale jakiś catch weight spokojnie by wchodził w grę. Tak, myślę, że na pewno. Wiesz co, ja kiedyś w Anglii, jak miałem półzawodową walkę w MMA, to do 70 schodziłem. Dawałem radę zejść do tylu, ale szczerze nie chciałbym. Nie chciałbyś. Też wiesz, to ja też... Ja się lepiej czuć w walce, niż po prostu, wiesz, później na hamał uzupełniać te kilogramy. To nigdy nie jest to samo tak naprawdę, moim zdaniem. A wiesz, jeszcze taki aspekt, że tak naprawdę ta kategoria półśrednia do 77 kilogramów to jest najbardziej obsadzona tutaj w Federacji Fame MMA. Nie wiem, czy wiesz, ale najwięcej zawodników w tej kategorii siebie. Więc na wybór narzekać nie będziesz mógł przeciwników. Bardzo mnie to cieszy. Słuchaj, fajnie było z tobą porozmawiać, to znaczy fajnie się z tobą rozmawia. Czego ci życzyć na 21 listopada na walce z Alanem? Wygranej walki oczywiście. Ale w jakim stylu? Pięknym. To życzę ci w takim razie... A cholera, myślałem, że się nabierze znowu. Słuchaj, w takim razie życzę ci wygranej walki w pięknym stylu, ale oczywiście jestem obiektywny i Alanowi również będę życzył takiej walki i również w dobrym stylu. Bardzo dobrze się z tobą dzisiaj rozmawiało. Dziękuję ci, Piotrek. Mnie również. Słuchajcie, więc 21 listopada, pamiętajcie, że ten oto gentleman debiutuje w klatce Fame MMA. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, bo też w ogóle nie wiem, czy nikt się nie dozwonił, czy nikt nie chciał zapytać o nic, jak to jest? Zaraz spytam na słuchawce. Halo, halo. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to śmiało możecie telefonować tutaj do studia, a panowie podeślecie jakiś numer albo wyświetlicie tutaj na pewno. Zaraz, realizacja jest. Super. Zachęcam, możecie dzwonić, możecie hejtować, pytać.
Słuchajcie, w takim razie. Czekamy teraz na drugiego zawodnika, ale zanim wyjdzie, czyli mówimy to o szewcu, zrobimy małą przerwę. Nie wiem, czy tylko czy 3 minuty, czy 5, ale zaraz do Was wracamy. 5 minut i do Was wracamy. Thank you.
Witamy po przerwie. Jesteśmy z powrotem, tym razem z drugim gościem, ale zanim do niego przejdziemy, to powtórzę jeszcze raz listę sponsorów, dzięki którym dzisiaj tutaj jesteśmy. Jest to BetClick, HotPay, Tipeo, Zoodoptuj, SuperExpress, StormCloud, SFD, Extreme Hobby, GBS, Premium Cars, Preorder, Patriotic, 5 posiłków dziennie, Next Developer i na końcu, czyli last but not least, MML. I tutaj serdeczne jeszcze raz pozdrowienia dla doktora Michalika. Jak mówię, macie problemy z oddychaniem, z przegrodą, chrapiecie, zróbcie, skontaktujcie się z doktorem. I teraz słuchajcie, też pamiętajcie o tym, że możecie do nas telefonować, możecie do nas dzwonić, pisać, tam jest numer. Chętnie pytania przyjmiemy na klatę razem z moim gościem, a moim gościem jest, drodzy Państwo, Maciej Szewczyk, czyli Szewcu. Siemanko, Siemanko. Ładnie tu macie, fajne studio. Wygodnie. I teraz wiem, tak jak ja przed wejściem, bo to też jest mój debiut tutaj, się cholernie stresowałem, więc mam dla Ciebie propozycję. Stuknijmy się szklaneczką, rozluźnijmy atmosferę. Tak, no rozluźnijmy. Wszystkiego dobrego. Tak jest. Ale ty, ja mam tam dziarę, born to fight. Znam jednego fightera z Poznania, z łazarskiego regionu. A ja byłem pierwszy. Zrobiłem na 18 urodziny. Naprawdę? Na 18? Tak. A to też wszyscy, wiesz, kojarzyli jako, że o, born to fight, żeby walczyć. A to, wiesz, to ma głębszy troszkę przekaz, bo tak naprawdę każdego dnia o coś walczysz, nie? Jasne. Słuchaj, dodzwonił się do nas Mateusz, tak mamy szybko? Go na linii. Tak, no on już czekał tutaj, zanim wszedłeś do studia. To tak, chyba do słuchamy, pająka. Słuchamy. Mateusz? Witam wszystkich. Siemanko. Cześć. Chciałbym się zapytać, w której rundzie chciałby go skończyć i czy ma zamiar go znokautować, czy bardziej jednak jednogłośną decyzją sędziów? W sensie ja mojego przeciwnika? No to ciekawe. Tak. Znaczy, no to chyba nie będzie jednogłośna decyzja sędziów, tak mi się wydaje, bo no jednak gabaryty mamy, jakie mamy i to będzie naprawdę mocna walka i wydaje mi się, że tutaj nie dotrwa do końca ta walka. No mam nadzieję skończyć to jak najszybciej, no zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale no nie będziemy się oszczędzać na pewno. I to jeszcze jedno pytanko, to na kogo postawić? Na mnie są dobre kursy, to stawiaj póki są teraz na mnie dobre kursy, bo moi znajomi już wszyscy postawili. Znaczy ja cię nie namawiam do tego, ale wiem, że na mnie są dobre kursy. To ja... Wieczówki postawię, jak nie wygram, to inaczej rozegram. To pójdziemy na browarka. Dobra, gitara. Pozdrawiam cię krótko. No siemano. Pozdrawiam. A jak mówimy już o kursach, to ja ci powiem od razu, jak one wyglądają. Chociaż pewnie wiesz, natomiast słuchaj, to, że Gamu wygra, jeżeli ktoś na niego obstawi, to ma tylko złote 20. Jeżeli chodzi o ciebie, to jest 3,80. Ale słuchaj, to nie wszystko. Uważaj, są lepsze opcje? A jest lepsza opcja. Jeżeli ktoś obstawi, że Szewcu skończy walkę przed czasem, albo KO, który tak naprawdę szumnie zapowiadałeś, albo TKO, znaczy na pewno, że się nie skończy przed, lub poddanie, to jest kurs 5-0. Ale szumnie zapowiadałem na... Jak on miał? Krystian. Na Krystianie, że wiesz, że tam będzie szybkie KO. Tutaj będzie na pewno troszkę ciężej, ale też celujemy w KO na pewno. Słuchajcie, tak w ogóle, jeżeli byście mieli ochotę, to możecie się zarejestrować i używając kodu FAME550 dostaniecie 500 zł w cashbacku. Fajnie 500 zł odebrać. Także śledźcie, zachęcam do śledzenia kursów, bo tak naprawdę, o ile się nie mylę, podczas pierwszej waszej medialnej konferencji. No. Dziękuję. Jaki był kurs? Chyba na jeszcze 4-0 miał. Właśnie nie wiem, jaki był na konferencji, ale wiem, że ludzie tam mi coś podsyłali, jakiegoś screena. Coś kojarzę, że było właśnie koło 4, nawet chyba było ponad 4. Jak myślisz, bo zobaczmy na to, spójrzmy na tę sytuację obiektywnie. Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, Gamu. Jeżeli chodzi o rozpiętość, 2 metry i 1 centymetr, ty masz 1,85 m. To jest 16 centymetrów różnicy, tak? To jest od razu pierwsza rzecz, która się zapala w głowie, pół dystans i dystans. Będzie fajnie to mógł wykorzystywać. Jaki masz na to argument? Całe życie na wariata. No, na pewno nie będę mógł z daleka się go trzymać, bo no wiadomo, będzie mnie trzymał na dystans, będzie mnie punktował z daleka, to na pewno nie jest opcja. No, trzeba będzie wlecieć się blisko trzymać, nie? Właśnie ten pół dystans bardziej. To nie będę mówił szczegółów, jaki tam mamy plan, bo to też no, nie o to chodzi. Ale to tego nikt nie ogląda, mówiłem. No ja wiem, że nikt nie ogląda. Też nie będziemy się wyświetlać ze wszystkim, ale
No, na zdrowy rozsądek to już nawet nie jest, wiesz, jakaś tajemnica, no, nie można na odległość z nim walczyć, no, to nie jest tajemnica. Wiesz co, i to jest trochę też tak, że podczas konferencji prasowej pierwszej powiedziałeś, że możesz zacytować, bo już z tego słyszałem, że jest hasło nawet zrobione. Już na koszulkach już nawet robię. Tak, jest. Co powiedziałeś? Że Legnica się nie przytula. Co to znaczy? I to też właśnie ludzie tak mylnie odbierają, bo ktoś mi tam skomentował, że Legnica się nie przytula, żebym lepiej podszkolił parter, a nie właśnie w taki sposób atakował ludzi, że Legnica się nie przytula, żeby mówili, że dobra, to będziemy się bić w stójce. Nie o to mi chodzi. Gdyby tak było, to też bym uciekał do K1 i wiesz, i chciałbym się bić w K1, a to nie o to chodzi. Ja wolę te małe rękawice, żeby się naprawdę pobić jak faceci. Ja nikomu parteru nie odmawiam. Jak chcę, proszę bardzo, niech ucieka w parter i tak dalej. Tylko chodzi o to, że to nie jest tak bardzo widowiskowe dla ludzi, nie? Ludzie, no, chcą jednak oglądać fajne widowisko, gdzie naprawdę dwóch facetów staje naprzeciwko siebie, gdzie się leją, łamią sobie nosy, gdzie leci krew. I to jest fajne widowiskowe. A nie, że tam, wiesz, leżymy w parterze i tak naprawdę w kamerze nie widać tego, co tam się dzieje, nie? Tak też ci ludzie, co tu oglądają FMA, też nie wszystko rozumieją, co w tym parterze się rozgrywa, nie? A tak jak widzą, że dwóch facetów się leje, no to fajnie. A o co chodzi z tym, Legnica się nie przytula? No, Legnica jest jaka jest. Bardzo charakterne i dumne miasto. I to chodzi o to, że, no, żeby nie było delikatnie. Że Legnica się nie przytula, że nie jest delikatna po prostu, nie? No, no o to chodzi. Słuchaj, bo mi to jest trochę taka historia jednak, jeżeli mówimy o Legnicy. I myślę, że to jest ten moment, o którym warto w ogóle wspomnieć. I zadam ci to pytanie, jak twoja historia w ogóle ze sportami walk się zaczęła? Bo to jest, słuchajcie, trochę nawet, ja nie jestem jakiś bardzo sentymentalny, ale łapię za serce. No, historia jest ciekawa właśnie. Wiele wywiadów miało być na ten temat. Wielu ludzi chciało się dowiedzieć, jak to było. I teraz jest właśnie... Fajnie, że zostałem zaproszony tutaj do Cage'a, fajnie, że mogę w końcu o tym opowiedzieć, bo fajnie, jakby ludzie to usłyszeli, nie? Historia zaczęła się tak, że no w Legnicy kiedyś, wiadomo, nie było za ciekawie, było jak było. Pamiętam, że z babcią, pozdrawiam babcię, wracaliśmy kiedyś autobusem, wysiedliśmy z autobusu i ja wtedy miałem nie wiem ile lat, z 7, może z 8, no byłem po prostu mały, jeszcze nie wiedziałem, jak świat do końca wygląda. I podszedł do nas chłopak zakapturzony tam z nożem i coś tam powiedział do babci, żeby dała portfel. Pamiętam, jak babcia mnie złapała za rękę i powiedziała: Maciek, nie martw się, nic się nie dzieje, i oddała mu ten portfel, nie? Chłopak tam poszedł i no, wielu ludzi na moim miejscu poszłoby tam w jakąś inną stronę, nie? Żeby potem ich łapać, czy karcić, czy cokolwiek, ale powróciliśmy do domu i pamiętam, że babcia usiadła na kanapie i zaczęła płakać, nie? No i ja tak na to popatrzyłem i pomyślałem, że no, jako dziecko już, nie? Pomyślałem sobie, że po prostu nie chcę, żeby kiedykolwiek przy mnie się komuś mojej bliskiej osobie jakieś stała krzywda, nie? Że po prostu no, że nie mogę nic zrobić, bo wtedy stałem bezczynny, ale dzieckiem byłem, nie? I żeby po prostu, żebym nie mógł nie pomóc. No i tak jakoś zacząłem się tym właśnie interesować. Jako dziecko poszedłem później na capoeirę, to tam też parę miesięcy pochodziłem, miałem taki właśnie tam styczność z capoeirą, potem zamknęli tą capoeirę, potem pochodziłem chwilę na kickboxing, to 2-3 miesiące, no i później poszedłem na to karate, które potem się tam przeistoczyło w MMA. Ale to też takie było właśnie MMA bardziej na bazie tego karate, że wiesz, że tam szacunek i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak jak mówię, to była grupa dziecięca, więc tam nie było żadnego przygotowania pod walki i tak dalej. Chciałem się spróbować swoich sił, poszedłem na tą Almę, bo tam pojechaliśmy z zawodnikami na tą Almę. Miałem wtedy, bo to było 10 lat temu, miałem wtedy no z 15-16 lat. I na Almę jak się jedzie, to najpierw trzeba iść na te zawody pierwszego kroku. Wziąłem udział w tych zawodach pierwszego kroku. No tam się bić za bardzo też nie potrafiłem jeszcze jako dzieciak. I trafiłem zapaśnika, który tam no, dobry był w parterze po prostu. No to tam w parterze nawet nie można było ciosów na głowę zadawać, nie? No tam mnie po prostu złapał, przytrzymał, no i koniec. I przegrałem, nie? I tak wyglądał mój debiut w sportach walki, nie? No i tak wygląda ta historia. Od tamtej pory przynajmniej znając swoje umiejętności, właśnie nie jest tak, że wykorzystuję, że jestem gdzieś na dyskotece, napiję się czy coś i zaraz szukam burdy czy coś, wiesz jak to niektórzy, nie? Że się poczują za mocni. Pozdrawiamy serdecznie Ferrariego. Tak. Ja to właśnie tak bardziej w tą drugą stronę, że wolę uspokajać wszystko, łagodzić, że no to po co, wiesz, robić jakieś tam niepotrzebne rzeczy. Jasne. Przypominam, że macie możliwość dodzwonienia się do nas do studia, do czego serdecznie zachęcamy i bezpośrednio zadania. Słucham? Już mi lepiej, już tak zeszedł. No to wiem, jeszcze zawsze na początku szklaneczki tak, no. I ja już to mam obcykane. 40% jest. Ja mam z Kaniowskim to obcykane, jeżeli chodzi o... A też mnie namawiał Kaniowski, ale z Kaniowskim się nie dałem namówić. A ty wiesz, chłop.
Wiadomo, wiadomo. On to na pewno też słyszy. Także dzwońcie, zadawajcie pytania. Przypominam o tym, żeby kupować dostęp do gali w systemie pay-per-view. Pamiętajcie, żeby to zrobić wcześniej troszkę, dlatego że potem mogą być zawsze kłopoty na ostatnią chwilę. Wiecie, jak to jest. Kupowałem kiedyś na ostatnią chwilę, ale o tym nie będę mówił teraz. Kiedyś wam powiem, bo mi Krzysiek zdradził pewne szczegóły. No, byłem w takim elitarnym, chyba 15 czy 17 sekundowym gapie. Wam wytłumaczę kiedyś. Wróćmy do walki. Dlaczego to pytam? Dlaczego pytam o twoje doświadczenie? Bo ja odnoszę wrażenie, że trochę jest tak. Miałeś walczyć z Krychą. Przygotowałeś się solidnie przez 3 miesiące, a przygotowanie kosztuje. No kosztuje. Krycha wypada przez kontuzję nogi. I teraz uwaga. Na ile jest prawdą to, że miałeś zawalczyć już z Gamą wtedy? No tak, miałem. A to nawet na konferencji poruszyliśmy ten temat. I nie zgodziłeś się akurat na tą walkę? Tak. Mimo że z tego, co się udało stać, to Gamu miał chyba wtedy nie był w treningu, nie był przygotowany za bardzo. Powiedz, dlaczego tak było? Dlaczego tak było? Ustaliliśmy z trenerem po dłuższej rozmowie, bo oczywiście dostałem tą propozycję, żeby Gamu wskoczył za Krychę. Ja przygotowywałem się, byłem w treningu, za te treningi, za to wszystko trzeba było oczywiście zapłacić. Wiadomo, i fajnie by było, że dostałem walkę jakąś w zamian, wiesz, wychodzę, zgarniam hajs i tak dalej. No ale z trenerem porozmawialiśmy i ustaliliśmy, że nie przeszliśmy do Fame MMA, tak jak co niektórzy, żeby zarabiać pieniądze. I mamy po prostu większe aspiracje, mamy większe ambicje niż po prostu wejść, zgarnąć hajs i wyjść. Dlatego się przygotowujemy, no jak prawdziwi sportowcy, nie? Przedyskutowaliśmy to i po prostu z moim bagażem doświadczeń, z moim tym, co ja trenowałem, co potrafiłem, bo tam się dowiedzieliśmy, że on już trochę potrenował, że jest większy gabarytowo i tak dalej. No dla mnie bez sensu było wskoczyć nieprzygotowany do takiego zawodnika, gdzie przygotowałem się pod Krychę i po prostu no, na tamten moment no, małe miałem szanse, żeby wygrać. No, jestem wariatem, wiesz, swoje tam też, no, nie będę mówił gdzie, ale przewalczyłem, wiadomo jak było, ale wejść, żeby po prostu zgarnąć hajs, no to troszkę no, nie w moim stylu, nie? Dlatego po prostu odpuściliśmy wtedy, pomimo tego, że wiedziałem, że będę miał właśnie te plecy za te treningi, za przygotowania, za wszystko. I na następną galę po prostu przyjęliśmy to wyzwanie i podjąłem rękawice i teraz spróbujemy powalczyć, wiesz, o to. Dobra. Pamiętajcie o zakupie pay-per-view. Niestety zbliżająca się gala znowu będzie oczywiście bez udziału publiczności ze względu na panującą sytuację. Możecie niestety to nabywać na stronie famemma.tv, a my mamy... Mam nadzieję w ogóle, że kiedyś usłyszę ten, wiesz, doping ludzi, nie? Bo to też podobno niesie. O tym zaraz, raz, za chwilę raz pogadamy. Z jednej strony jest stresujące, ale z drugiej strony... Motywuje. Motywuje na pewno, no. A my mamy na łączu teraz kogo mamy? Dzień dobry, dobry wieczór. Wiktora, pana Wiktora, dzień dobry bardzo. Siemano. Siema. Ja mam pytanie tutaj do szewca, nie? Jak szybko go rozpierdolisz? Właśnie ciężko mi powiedzieć, jak szybko. No, na pewno będę starał się jak najszybciej. No, no jestem wariatem też, no nie będziemy się tam bawić. No. No, ja wiem, że się bawię. Tak, to będzie dobra walka, ale no, ciężko mi powiedzieć, jak szybko, wiesz. To nie jest ode mnie zależy, to zależy, jak się walka potoczy. Tym bardziej, że jak się na coś napalasz w walce, to nie wychodzi. To musi wszystko płynnie wyjść sam. Rozumiem. A jakiś game plan już jest, czy jeszcze nie? No coś tam mamy, no na pewno nie mogę o tym rozmawiać, ale no jest parę pomysłów, jak to zrobić. Jak załagodzić tą różnicę doświadczeń, nie? Bo jednak no, nie ma co ukrywać, ta różnica jest spora. Rozumiem. No to na tyle z moich pytań. Chciałem jeszcze pozdrowić drugą TP, Przemyśla, no i to w sumie tyle. Dzięki Byku za telefon. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Siemano. A wracając do warunków fizycznych, bo o nich też rozmawiamy przy okazji doświadczenia, to też niesłychane, bo Gamu, mimo że jest wyższy od ciebie, to on już podając wagę wtedy chyba 79 kg dokładnie był zważony, a ty 82. Zobacz, wyższy 3 kilo, już lżejszy. Myślisz, że to była prawdziwa waga, którą podał? Czy... No ciężko mi powiedzieć, wiesz, ale powiem ci, na jego wzrost taka mała waga... Nie chcę tego podważać w żaden sposób, bo to wiadomo, wagę i tak trzeba zrobić i to nic nie daje, czy tam teraz powiemy prawdziwą, czy nie. W żaden sposób nie wpływa, ale no, ciężko uwierzyć, wiesz, że jest taki lekki na taki wzrost. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o przygotowania, no, trenuję w fenomenalnym klubie w Poznaniu, Ancos MMA, pod okiem Andrzeja Kościelskiego.
I myślę, że jednym z największych plusów to jest to, że ma świetnych sparring partnerów. To znaczy, mega. Bym mógł wymienić spokojnie, jeżeli chodzi tak, Maciej Kazieczko, Kamil Oniszczuk, oczywiście Daniel Skibiński, Jędrzej Maćkowiak. Mamy też wagę ciężką, czyli Andryszaka, Longera. No, jest tam ekipa, z którą naprawdę oni to jest, powiedział śmiało, topowi zawodnicy w naszym kraju. Same koty, no nie ma co ukrywać. Sparring partnerów naprawdę ma bardzo dobrych, ma możliwości naprawdę, żeby się bardzo dobrze przygotować, ale też tak, okay. Z drugiej strony to będzie jego debiut, nie, w oktagonie, więc no to, że na sparringach tam mu dobrze idzie, na pewno mu dobrze idzie, bo tam też widziałem tam niektóre nagrania z treningów, bardzo dobrze mu idzie, jest dobrym technicznym zawodnikiem. Zobaczymy, jak się pokaże w oktagonie, bo wiesz, jednak oktagon, jak już tam wchodzisz, to jest troszkę różnica. To jest troszkę to, co różnica. Przed chwilą powiedziałem, rozmawiając z Pająkiem, że on tam wchodzi i ciekawy jestem, jak sobie poradzi z tym stresem, bo on odbiera tlenu i to nie jest żadna tajemnica. Ty już masz za sobą. A powiem ci też taką ciekawostkę, że na przykład trener do mnie mówił, że tak przed galą, przed samą walką, jak już będzie te dwa dni, powiedzmy, nie, to będziesz miał takie zawahania, że o, zaraz walka, wjeżdżasz, robisz swoje i po chwili będzie tak, a mogłem się lepiej przygotować, wiesz, zwątpienie takie i po chwili znowu jesteś taki nabuzowany, że o, wjeżdżam, robię swoje i mówi, że będę miał takie zawahania, a przed samą walką to, że w ogóle będzie już roller coaster, nie, tych zawahań, ja powiem ci, zero. Jak pitbull, jak wchodziłem tam, byłem nastrojony jak pitbull, po prostu wiedziałem, po co wchodzę, wiesz, cały czas skupienie i ani w ogóle przez chwilę nie miałem takiego zawahania, nie? To też mnie zaskoczyło, bo bałem się tego, naprawdę bałem się tego, że się spalę, że będę, wiesz, zestresowany. Co ty, tak się nastroiłem, że koniec. Nawet znajomi mówili, że jak widzieli tam w telewizji mój wzrok, to mówili, że widzieli, że to już jest ten diabeł, nie? Że to już jest koniec. No tak, ci tak trochę z oczu patrzy, powiem ci. No. Ale to potraktuję jako w kategorii komplementu. A z nami jest Gracjan, który chciałby się spytać o tą grę parterową, z tego co wiem. Jaką grę parterową? I zaraz usłyszymy. O. Halo, halo, Gracjan. Co to za grę parterową? Chyba już był Gracjan i poszedł, tak? No nic, kontynuujmy, bo no na pewno ktoś się dodzwoni. Ja chcę jeszcze spytać o to, tak, ty, gdzie trenujesz na co dzień i o tym musimy powiedzieć, pod czyim okiem, bo to trzeba zaznaczyć, dość indywidualne są lekcje. Bardzo indywidualne, w sumie mocno indywidualne. Przygotowuję się z bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym, utytułowanym przede wszystkim. Z bardzo dobrym podejściem trenerskim, to też trzeba podkreślić, bo nie każdy zawodnik może być trenerem, bo nie ma, wiesz, nie ma przełożenia. Z Eliaszem Jankowskim, zawodowym mistrzem świata, zdobywcą Pucharu Świata, 10-krotnym mistrzem Polski, no ma tytułów, jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem i wie, jak prowadzić ludzi. Dlatego pod jego okiem naprawdę czuję się bezpiecznie i czuję się, że wie, że się rozwinę. Nie? Do tego odwiedzamy na przykład w Legnicy Pawła Biszczaka, u niego też od niedawna zaczęliśmy treningi. Taka legnicka, wiesz, legnicka integracja. No i na wyjazdy jeździmy. Teraz będziemy jeszcze częściej jeździć do trenera Witka. Pozdrawiamy trenera Witka. Pozdrawiamy Ring Kraków. Też fajna ekipa tam jest. Także jeździmy i po prostu doszkalamy się jak możemy. Jeżeli chodzi o Eliasza, miałem przyjemność ostatnio oglądać jego ostatnią walkę z Sebastianem Romanowskim na Army Fight Night w Formule K1 i powiem ci, że... W K1 w Armii? Na Armii tam boks był. To było w boksie. Tak, sam boks. Sam boks, tak. Dlaczego? Jeżeli chodzi o K1, no to on ma cudowną historię i to jest bardzo utytułowany zawodnik. Ale wracając do walki z Sebastianem, to tam było troszkę dużo takich, bym powiedział, nie tyle kontrowersyjnych sytuacji, ale na przykład Romanowski miał buty, Eliasz ich nie miał. Tak, a przed walką jeszcze był poruszany ten temat, czy walczą w butach, czy bez. Dostał informację, że walczą bez, dlatego wiesz, wyszedł bez. A Eliasz jest taki, że po prostu już on nie będzie narzekał. On też właśnie lubi się pobić, chce się bić po prostu i on wyszedł bez butów, tam też wszedł w butach, to już machnął ręką, mówi dobra, walczymy. No ale nie powinno tak być, nie powinno, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Nie. To jest przyczepność, to jest dynamika, to jest wszystko. Niestety, wiesz, to jest tak, że prawdziwi zawodnicy, wojownicy z sercem, oni nie analizują zbytnio, biorą walki, bo to trzeba robotę wykonać. Niestety potem, jak ktoś analizuje te kwadraciki na Sherdogu czy na Tapology, to niestety, wiesz, nie wnika. Mamy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Adam. Cześć, Adam. Tak. Halo, halo, halo?
Jestem na wizji? Jesteś, tak. Witam. Będzie bomba, chyba będzie jakaś bomba. Mam pytanie do pana. Do mnie? Tak, czy pan coś też ćwiczy? Coś tam trenuję, ale może nawet lepszego słowa użyłeś sformułowania ćwiczy, bo trening jest zaplanowany, a ja w tej chwili bardziej chyba ćwiczę niż trenuję. A jest opcja, że pan zawalczy? Z Pawłowskim, 7-7. Nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, czy ja zawalczę na Fame MMA. Tak. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jeszcze nie ta droga, nie tędy droga. Ja przyznam szczerze, że 4 lata temu, gdyby się Fame zgadzał i wtedy miałem zdrowie, czyli całe więzadła i bez skręconych ACL-ów i gronkowców w kolanie, to być może wtedy byłaby jakiś fan. Ale wtedy jeszcze Matiego nie było na świecie, Mati Kaniowski, nie? Bo to jednak to będzie najlepsze zestawienie. Kiedy... Nie Kaniowski, Pawłowskiego w 7-7. Normalnie mówię. Ale, piszcie, czy chcecie Pawłowskiego w 7-7. Ale z Arkiem Pawłowskim. Arek, to może, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby on wszedł do tego. Jest opcja. Dobra, to ja dziękuję za telefon. My również dziękujemy. I pozdrawiam ekipę z ujazdu. No siemano, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, teraz wracając do tego, bo pamiętasz, że ci przed programem coś powiedziałem. Tak? To ta bomba miała być? Nie, bomba, żadna, ale powiedz mi, jak ty się masz z tym, jak do tego podchodzisz, do tego pojedynku? Czy jesteś zestresowany, czy masz pewien żal, że dostajesz zawodnika według ciebie bardziej doświadczonego? Bo poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jakaś Instagram, bomba? Nie, Instagram, jak spojrzymy, ile ma w tej chwili Ganu na Instagramie? 8 tysięcy? 8 z 8 tysięcy. 8-9 tysięcy. Ty ile masz? 118. Bo dlaczego to pytam? Normalnie pewnie bym o to nie zapytał, ale jesteśmy w Fame MMA, a to ma duże znaczenie. Mhm. Tak zwany Fame, który zestawiając zawodników bierze się to też pod uwagę, rozumiem. Tak mi zresztą Krzysztof Rozpara tłumaczył. To jak tu jest taki dysonans trochę? Tak szczerze, nie wiem. No rozumiem, że tam nie wiem, no nie było zawodnika, czy po prostu. No. Nie wiem, jak się do tego odnieść i nie rozumiem do końca, co ta walka na przykład mi może dać. Ja rozumiem, że na przykład mam te 118 i to też nie są jakieś duże zasięgi na Fame. Umówmy się. Też nie jestem tu jakimś Fame'em, bo na przykład jakbym chciał z kimś walczyć, to oni mówią, ale ty przecież nie masz zasięgów, gdzie mam 118 tysięcy, nie? Dlatego ciężko mi powiedzieć, co ta walka ma wnieść, ale no tak jak mówię, no jestem taki, że po prostu no, najczęściej jest tak, że jak ktoś proponuje, no to no nie mogę powiedzieć nie, no nie wycofam się, nie? Także... No, dostaję propozycję, no to walczę. Tym bardziej, że teraz miało wpływ duży wpływ miało na moją decyzję to, że właśnie mam trochę plety za tamte przygotowania, nie? I tak naprawdę muszę wziąć pod uwagę to, że trzeba to odrobić, nie? No ale no jest doświadczony, no jest dużo bardziej doświadczony, jest lepszy technicznie, ale trafił na wariata, no nie ukrywajmy, trafił na wariata i... To jeden, nie będzie łatwa jeden gra. Wariat to już jest w MMA polskim, Szuli Szułakowski. Też a wariat, no. Jest do ciebie pytanie. Znowu jakaś bomba? Nie. Ale już widzę to, twój wzrok. Nie, bo to jest dobre pytanie, krótkie. Ile bierzesz na klatę? Powiem ci, że nie wiem. Mój rekord to był 115. Kiedyś wziąłem 115, jak byłem w treningu, takim siłowym typowo, a od dawna nie ćwiczę, siłowo nie ćwiczę, bo poszedłem bardziej w dynamikę, a... Nigdy nie robiłem tak klaty, żeby wyciskać, wiesz, żeby sprawdzać swoje rekordy. Tak naprawdę, nigdy tego nie robiłem. Nigdy nie robiłem, że wycisnąłem, teraz wziąłem 8 dych albo stówę, albo ile razy stówą, nigdy tak nie ćwiczyłem. Chciałbym, żebyś powiedział konkretnie, jak to się stało, że ty się znalazłeś w Fame. Starajmy się, jak dasz radę, to w 3 zdaniach streścić. W 3 zdaniach? No, może w 5. Z pozdrowieniami dużo, dla dużo ludzi jest, właśnie dużo ludzi nawet do mnie pisało, że jak się dostać do Fame MMA i tak dalej, bo ja tak naprawdę chwilę przed Fame MMA nie byłem w ogóle znany w internecie. Tam pewnie w czasie teraz będą pisali, że dalej jestem no-name'em i tak dalej, nie? To tak zawsze piszą na wszystkich, ale nie o to chodzi. Napisałem do Boxdela, że chciałbym po prostu, gdzie miałem na Instagramie 800 followersów, nie? Napisałem do Boxdela, że chciałbym zawalczyć w MMA, bo po prostu no, chcę się bić, zawsze chciałem walczyć w klatce i że po prostu zrobię coś, żeby było mnie głośno i wtedy się odezwę. Wiesz, Boxdel się zaśmiał, mówi, że no to dobra, no to zrób coś. No i zobaczyłem, wiesz, reklamę przez przypadek o 12 w nocy Love Island. Zgłosiłem się do Love Island, napisałem zgłoszenie. Napisałem w moim stylu wszystko. Wiesz, tam w ankiecie pisałem po prostu to, co myślałem. Zawsze tak robię i to się sprawdza chyba najlepiej, żeby być po prostu sobą. I wiesz, i dostałem się tam po tym wszystkim Boxdel. Po 2 tygodniach, jak wyszedłem z programu, Boxdel do mnie napisał, wiesz, że udało ci się, nie? Przepraszam bardzo,
Zestestujemy. Czy tu jest wodzianka, tak jak dawaj, wodzianka jakaś. Poprosimy panią wodziankę. Wodzianka by się przydała, no. Tak, jeżeli możemy. Idzie wodzianka! O, nie wiem, czy wejdzie do kadru. Słuchajcie, wracamy do rozmowy i kontynuuję oczywiście historię, jak się dostać w fejmie. No i właśnie, no, nabiłem sobie tą oglądalność. Tam w Love Island poznałem fajnych ludzi. Fajna przygoda, która no, pozwoliła mi dostać się do fejma i spełniać marzenia. Nie? Także po prostu jak sobie coś zaplanujesz i naprawdę dążysz do tego, masz taki plan i nie że sobie pomyślisz, że chciałbyś, tylko chciałbyś, a potem trzeba iść do realizacji, no to kurde. Czyli reasumując, słuchajcie, piszcie masowo do Goli, do Boxdela, chce się bić na Fame MMA. To tak nie działa, bo nawet nie odpisują. Żartuję. A mamy na linii Gracjana chyba, który chciał wcześniej pytać o parter. O, będą gry parterowe, dawaj. Halo, halo. Dzień dobry. Siemano. Dobry wieczór, cześć. No ja to bardziej bym... To co za Kasio? Michała, tutaj mam. Siemano, byku. Siemano, co tam? Gdzie jest mój ulubiony prowadzący pan Przewodowski? Na strajku podobno. Ale to nie do mnie pytanie, Kasiusz. Kurczę, sam nie wiem, gdzie jest. Jaki Kasiusz? Proszę mnie nie obrażać. Powiedz ja mi... Ja mam podobny głos do tej patologii, do Kasiusza. Ale jestem gracem, tak? Jedną rzeczą się faktycznie dobrze maskujesz. Wiesz jaką? No, słucham. No nie rzuciłeś mięsem ani razu jeszcze. No. Jak? Nie rzuciłeś mięsem, nie użyłeś sformułowania na przykład ty szczochu, bo to słyszałem, że lubisz używać. Ale czy jakby był, mi się wydaje, że Gracjan czy Kasiusz akurat w tym to się nie różni. Szczocha po prostu nie lubi, ale tutaj akurat są same miłe osoby w tym studiu. O, idzie wodzianka, ciekawe czy będzie. Nie mam pytań, bo po prostu wiem, że rozjebie, bo on podobne treningi słyszałem ostatnim czasem prowadzi jak ja. Przynajmniej od tańczuli słyszałem, że w sumie o co chodzi. Więc ja się też tak przygotowuję jak on ostatnim czasem, więc o niego się nie boję. Ale czemu jest taka stypa, panie Michale, pan mi powie. Gdzie jest stypa? No jak pan Pawłowski był, to zawsze były dymy. Panie Michale, ale co się dzieje? Bo ja nie jestem ten dymny. Spokojnie. Ale no... Ja od dymów mam ludzi. Mam nadzieję, że pan Michał się rozkręci. Ja mam od dymów ludzi, czyli mam Kasia, mam Ferrariego. To są ludzie, którzy powinni wzniecać dym. A ja bym mógł być takim strażakiem, nie? A zresztą mamy no... czterech dobrych w MMA. Kojarzysz? Panie Michale, ja tu oglądam i liczę na dymy. Jak nie, to szef tu liczę na ciebie. Weź jak coś, to tam wiesz. Zaraz coś zadymimy. Tam? Michała Szturni, nie? Nie, co ty? Spoko, ziomuś. On jest agresywny, a widzę, że już trochę wypił z tej szklaneczki, a tam na pewno nie jest woda, więc... No też ostatnio byłeś na cage'u, to wiesz, co tu się pije. Kasiusz wie dobrze, no co ja się wiem. Pije. Kasiusz dobrze dobra, wie. Dobra, bo... pozdrawiam cały czat i pozdrow, wbijajcie do mnie na live'a w cage'u. Elo, to cześć, mordeczko, trzymaj się, do zobaczenia. Siemano, do Team Szewcu, pamiętajcie, mordy. Siema. Siemano. Cześć. Jest pozytywna postać, co? Wariat, jeżeli nie? chodzi o Kasiusza, powiem wam tak szczerze, wariat. Ja to mu kiedyś powiedziałem w twarz, ostatnio nawet na sesji, jak zobaczyłem pierwszy raz Kasiusza, mówię, no co za imbecyl, no co za down, nie obrażając oczywiście ludzi z tą chorobą, ale mówię, no to jeszcze do tego, wiesz, arogancki, chamski buc. Słuchajcie, obejrzałem 2-3 wywiady, poznałem... tak jak rozmawiamy i po prostu zorientowałem się, że jest tak fajnie autentyczny przy tym wszystkim. On jest autentyczny, on jest prawdziwy. On do mnie przemawia. Jest wulgarny, ale to jest jego sposób bycia, dlatego ja go bardzo szanuję, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania w tym świecie. I są potrzebni tacy ludzie jak Kasio, ponieważ nie wiem, no ktoś to musi sprzedać. I Kasio to sprzedaje. Wróćmy do waszej walki. Powiedz, czy... To zimno tu trochę, co? No to może zrobisz jeszcze pompek. Nie, jeszcze zaraz 40 tutaj łyknę i... Ty, chodź zrobimy 5 pompeczek. Chodź, walniemy, bo mi też już się... tylko ja mam tyle tych rzeczy. Chodź zrobimy 5 pompeczek. Nie, no chodź, o co ty? A co ci tam podpowiadają? Co? Nie, nikt mi nie mówi no, tego, co stary. Ty. Chodź, ale gdzie zrobimy... kamera nie łapie, facet. Chodź, zrobimy. Ale gdzie się kamera nie łapie? Dawaj tutaj. Bo to w internecie zaraz wiesz, co będzie? Co będzie? Jak robią pompki. A czemu? A to łokcie, ale do klatka do ziemi, bo inaczej nie będzie. Ale do końca masz prostować ręce, nie? Chyba. No tak, wiadomo. Wiadomo, no. Dobra. Jest już cieplej. Rozgrzany? No, już cieplej. Nie no, ale to zrobiłeś więcej niż teraz będzie, że jestem słabszy, nie? Wiadomo, nie, co no. chodzi. Ja nie oceniam, wiesz. Ale ja jeszcze, też nie. Ale 40 się napije.
Tak. Wiesz co, tak sobie mówiliśmy o tym jeszcze, bo to jest ta bomba, którą szykuję, nie to, że na koniec... To jeszcze nie było tej bomby? Znaczy wiesz, bo chodziło o to, że konfrontujesz się z doświadczonym zawodnikiem, a ja chciałem ci powiedzieć, tak, jak wychodził Tańcula, to się bił z Alanem Kwiecińskim, Tańcula debiutował, Alan miał mnóstwo walk na koncie. Jak spojrzymy na Gracjana, który dzwonił, bił się również w pierwszej walce, miał dwie walki, z Ratajem miał też walkę, z kim on się jeszcze bił, z Polakiem. Kasio z Polakiem też. No. I też to są zawodnicy, którzy jakby, no Kasio już był w kadrze Polski, był bokserem, wiesz, pięściarzem, przepraszam, więc duże doświadczenie. Dalej, patrzymy nawet po kobietach. Linkiewicz biła się z Lil Masti, która też trenowała judo, więc zobacz, jest w tej federacji tak, że się zestawia osoby, które teoretycznie na papierze nie mają tego doświadczenia i nie mają też faktycznie tego doświadczenia dużego i konfrontuje się ich z ludźmi, którzy mają takie osiągnięcia sportowe, więc to się zdarza, więc nie wiem, czy to jest do końca też tak, jakby spojrzeć na to z drugiej strony jeszcze, ty masz za sobą Almę, wiem, że to był jeden start. I wiem, że cię to drażni, ale zobacz, doświadczenie polega na tym, chociaż zawalczyłeś z jednym gościem, za pasiorem mówiłeś, to ty już wyszedłeś do tej walki i miałeś kontakt z matą, z otoczeniem, z ludźmi i ty wiesz, czego się można spodziewać. Natomiast twój przeciwnik, Gamu, on tylko robi spary. Więc ja myślę, że mimo, że ma sceniczną postać, bo chcemy powiedzieć, że on jest oczywiście aktorem, jest modelem, gra w teatrze, więc on taką sceniczną postacią jest i on występuje wśród ludzi. Natomiast co innego występować zapewne na deskach teatru, a co innego wejść do klatki. No jest różnica troszkę. No. No, więc jakby wydaje mi się, że to jest dla ciebie, ty powiedziałeś sam kiedyś, że ty oczekujesz od fejmu... Pamiętam, oglądałem wywiad z tobą, chyba z Mateuszem Kaniowskim. Ty chcesz sportowych walk. Ty chcesz sportowych walk. Tylko wiesz, sportowe walki też to jest mylnie tak odbierane, że ja chcę zawodników, sportowców, którzy wiesz. Mi bardziej o sportowe walki chodziło o to, żeby mi nie dawali jakiejś patologii, z którą będę musiał się obrażać, bo ja już nawet na rozmowach tych pierwszych, co przyjechałem, nie, na pierwszych rozmowach rozmawiałem, powiedziałem, że ja nie chcę robić takiego sztucznego show, nie chcę być, wiesz, sztuczny, nie chcę tego napędzać, chcę być po prostu sobą, z kulturą podchodzić i mieć sportowe walki z kimś, kto też chce się sprawdzić, też chce powalczyć, a nie, wiesz, się obrażać i żeby oglądalność była jak największa, bo od oglądalności, nie oszukujmy się, są ludzie. Ja też chciałbym zwiększać swoje zasięgi, bo to wiadomo się potem przekłada na zarobki i tak dalej, bo na zasięgach, stricte na zasięgach mi nie zależy. Nie zależy na tych lajkach, na tym wszystkim, ale jestem świadomy tego, że te zasięgi dają pieniądze, nie? No fajnie zarabiać na tym wszystkim, tak w sumie, nie? No myślę, że to jest przede wszystkim nie dość, że spłacisz swoje przygotowania, to jeszcze musisz z czegoś żyć. No. Mamy kolejnego słuchacza, który się dodzwonił. Halo? Halo, dzień dobry, witam. Cześć. Siemano. Ja mam pytanie do Szefa. No dawaj. Czy potrenował on parter od ostatniej walki? To czy parter, stricte parter jako techniki kończące, to nie, bo nie nastawiam się na żadne techniki kończące, chyba że faktycznie mój przeciwnik by tam, no nie wiem, głowę wystawił za bardzo czy rękę, no to po coś bym może uderzył, ale bardziej się opieram na obronach przed obaleniami, obronach wszystkich, wiesz, wyjściach, odejściach i żeby się po prostu bić dalej albo jakiś ground and pound, ale tak szczerze na jakiś tam trójkątów czy dłuższej, no... Podstawy są, a po prostu no, wiem, że nie będę tego wykorzystywał, więc no po co mam to, wiesz, szlifować, nie? Bardziej się skupiam na obronach i wyjściach. I mam jeszcze pytanie. Co by się stało, gdybyś przegrał tą walkę? Czy to będzie twój koniec w Sejmie, czy dasz sobie jeszcze jedną szansę? To znaczy, wiesz, to pytanie akurat nie jest, nie powinno być do mnie, bo no, ja nie decyduję o tym, nie? Ja na pewno bym chciał walczyć dalej i na pewno będę chciał walczyć dalej. Bez względu na wynik. No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja na pewno no, chciałbym walczyć dalej. No to dziękuję za odpowiedź. Nie mogę kogoś pozdrowić? No pewnie, dawaj. To pozdrawiam Kamila Łysego. Pozdrawiamy też. Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon, a ja się odniosę do tego pytania, że to bardzo dobre pytanie, jedno i drugie. Jeżeli chodzi o to, w mojej opinii, to ta walka z Ambro, nie dość, że był split, no to była bardzo wyrównana, więc też pamiętajcie, to jest tak, że nawet jeżeli zawodnik przegrywa walkę, zobaczcie teraz na debiut Mateusza Gamrota w UFC. No, Guram niby to wygrał, ale wszyscy wiemy, że tego nie wygrał, lub było bardzo, no bardzo mało brakowało do tego, bo ta pierwsza runda gdzieś tam zadecydowała. Według mojej opinii wygrał ją Gamer, minimalnie drugą przegrał, trzecią wygrał. Według sędziów dwóch, a pamiętacie, że trzech sędziów zawsze pojedynek śledzi, oni mogą widzieć inaczej.
I z takiej walki, do czego zmierzam, mimo że ma czerwony kwarteracik na Sherdogu czy na Tapology, to nie znaczy, że jest przegranym, bo wszyscy o tej walce mówią. Więc wiesz, nie do końca trzeba traktować tą przegraną Zambro jako, no wiesz, no nie podłożył. Ludziom nie... się podobało. Ludziom się ten debiut podobał. Powiedzieli, że zostawiłem serce w oktagonie, że naprawdę walczyłem tak, jak chcieliby zobaczyć, że ktoś walczy. Także no słabo, że przegrałem. Jest mi na pewno przykro, bo no... Włożyłem w to serce, ale cieszę się, że ludziom się podobało, że to docenili, bo naprawdę był odbiór mega. Był mega odbiór i w komentarzach, i no wszędzie, gdzie tylko można było, to natykałem się właśnie na takie pozytywne komentarze. Gamu podczas konferencji powiedział, że jeżeli chcesz się bić w stójce, to on przyjmuje to wyzwanie. Natomiast powiem ci szczerze, znając klub i Andrzeja Kościelskiego, nie można się nastawiać. Nie wyobrażam sobie nawet szczerze, żeby nie spróbował cię chociaż raz obalić. Chyba nawet po to, żeby przyjemność zrobić trenerowi. Wiesz, jak to jest na konferencjach. Możesz powiedzieć wszystko. Ja mogę powiedzieć, że pierwsze, co zrobię, to będę szedł po nogi. Będę wkręcał, że będę szedł po nogi. Mogę dodawać na Instagramie filmiki, że cały czas, wiesz, trenuję wejście w nogi i tak dalej. Tylko po to, że jak będę wchodził w nogi, on się nachyli i wtedy walę kolano. Wiesz co chodzi? To jest taka gra szachów, nie? Dlatego no, można powiedzieć wszystko na konferencji. Można wszystko powiedzieć, wszystko, wiesz, udawać i tak dalej. Nie można się właśnie bawić, nie można się na to nastawiać. Trzeba mieć swoją głowę i po prostu być gotowym na wszystko. Trzeba być przygotowanym na wszystko i mieć swój plan. Tak, ja tylko przypomnę, pamiętajcie o tym, żeby kupić ówcześnie pay-per-view i to tak, możecie... Tak, ode mnie jest linka, na moim linku jest. Na twoim... Reflink mój, no. Twój reflink, jak ktoś ma ochotę wesprzeć szewca, to jak najbardziej. A jak nie, to wchodzicie oczywiście na stronę fame.mma.tv i tam nabywacie dostęp do gali. Wiesz co, tak jak... Czego byś chciał, żebym tobie życzył w tym pojedynku najbardziej? Fajnego sportowego widowiska. Potoczyć się albo w jedną stronę, albo w drugą. Wiadomo, taki jest sport, ale żeby to było fajne i sportowe. A wiesz, co jest dla mnie najważniejsze też? Tak. Zachowanie zawodników po walce. To jest dla mnie najważniejsze. Naprawdę. Na przykład, jak teraz właśnie był debiut w UFC, nie? Gamrota. Tak. To co, jak ten jego przeciwnik zaczął się wypowiadać, to stary, aż się wzruszyłem. Bez kitu, aż mi się oczy zaszkliły. Ja doceniam właśnie takie rzeczy. No. Powiedział po walce, stanął, powiedział, słuchaj, to jest twoja walka. Ja jestem człowiekiem honoru, tak. I to mnie wzruszyło właśnie. Tak, takie i to powiedział doceniam. Raz, a potem jeszcze mu powiedział dwa razy w szatni, więc... No. Ja doceniam właśnie to, jak ludzie się zachowują po walce, bo niektórzy są, wiesz, tacy, że chełpią się tym, że wiesz, mają za nic przeciwnika, że pokonali go, to już czują się, wiesz, panami, że są mocniejsi od nich, a właśnie nie, właśnie trzeba być pokornym, trzeba mieć ten szacunek do przeciwnika i to jest dla mnie ważne i to mnie właśnie cieszy, nie? Ale wiesz co, tak patrząc na was, chyba między wami złej krwi nie ma. Nie, nie. I porozmawialiśmy normalnie. No to jest sportowa walka, no. Jest jak jest, no. Trzeba powalczyć, trzeba, wiesz, dać dobre widowisko. Po walce będziemy, no, może nie kumplami, bo wiesz, no nie mieszkamy w jednym mieście i tak dalej, no ale na pewno będziemy się szanować i lecimy dalej, nie? Jasne. Taki jest sport. Dodzwoniła się do nas kobieta, słuchajcie, pierwszy raz. Zosia. O, proszę. Tak. Zosia? Halo, Zosia. Siemano, Zosia. Tak. Dzień dobry. Siemano, cześć. Zosia. Ja bym chciała życzyć Maćkowi powodzenia w walce. Dzięki. Bo niech pamięta, że kto walczy, ten walczy do końca. I dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Maciek, oglądałam cię w Love Island i byłeś tam z kolegami mojego brata. No i gitara. No i mam prośbę, pozdrowiłbyś Filipa. Pozdrawiam Filipa. Dobra, to dzięki, trzymaj się. Dzięki, siemano. Siema. Widzisz? Jak w ogóle jeszcze odniosłem takie wrażenie, bo też oglądałem jakiś materiał, wywiad z tobą. Ty ten program traktujesz jako epizod i jakby moment przejściowy w twoim życiu. Twoim docelowym kierunkiem zawsze był fame. Tak, i nigdy tego nie ukrywałem. Powiem ci tak, poznałem i w programie poznałem fajnych ludzi. I tutaj w fejmie poznałem jeszcze więcej fajnych ludzi. Poznałem Arkę i ekipę z Krakowa. Mnóstwo ludzi tutaj poznałem naprawdę na tym fejmie. Wartych uwagi, wartych, wiesz, ciągnięcia tej znajomości, takich no, ambitnych, wartościowych ludzi, co mnie bardzo cieszy, ale tak, nie ukrywam, że no może nie trampolina, bo też nie chcę tego tak nazywać, no, ale miałem swój plan, zawziąłem się i wiesz, dążyłem krok po kroku i tak, to jest dla mnie zamknięty etap. Nigdzie się, wiesz, tym nie chełpię, nie chwalę, że właśnie, że tam byłem w tym Love Island i tak dalej. No teraz jestem w fejmie, jestem dumny, że mogę tu walczyć i to mnie cieszy. Ja już tak tytułem zakończenia pewnie chciałem podprowadzić, ale mam do ciebie jeszcze takie dwa pytania, bo okazuje się, że mamy jeszcze chwilę czasu. Pierwsza rzecz. Czy to jest prawda, że nie zgodziłeś się na pojedynek
w propozycji Gamu zaproponował łokcie. Tak, odmówiłem, bo tam był problem z wagą, że no chciałem 7-7, no bo tak naprawdę on jest ode mnie wyższy, bardziej doświadczony, ma większy zasięg, no same plusy są po jego stronie, tak? No to chciałem chociaż, żeby ta waga była 7-7, żeby była ta mniejsza troszkę. I tam były problemy, przez parę dni nie mogliśmy się dogadać i że żeby się spotkać w tym 80 i tak dalej, no ale skoro wszystko jest po jego stronie, no to jeszcze ma mi pójść na rękę z wagą, no bez przesady, nie? I potem dostałem telefon, że okej, to walczmy w 7-7, ale jeszcze z łokciami. To też dla mnie było takie troszkę śmierdzące, no bo on tak naprawdę jest modelem, zarabia też twarzą i po co modelowi, wiesz, jeszcze łokcie w walce? Żeby co? Żeby potem porozcinany być i wiesz, i potem czekać, aż się zagoi, czy mieć blizny, żeby potem mieć problemy w modelingu i tak dalej. Mi się wydaje, że to właśnie była taka zagrywka też psychologiczna, nie? Ale ja nie przyszedłem tu właśnie, żeby się rozkwaszać tymi łokciami i tak dalej. Chcę się normalnie pobić, no ale po co mamy sobie krzywdę robić? Jasne. Jak możemy się fajnie pobić tak i bez łokci, nie? Jasne. To ja ci odpowiem na to pytanie, bo miałem okazję porozmawiać dzisiaj z Gamą. Powiedział, że dokładnie to samo pytanie mu zadałem, bo dla mnie to było no, kłócące się trochę z rozsądkiem. Skoro pracuje, zarabia twarzą w teatrze i w modelingu tym bardziej, no to łokcie rozcinają skórę strasznie. Od razu. Od razu pęka, czy łuki brwiowe, czy kiedyś mieliście okazję zobaczyć. Na fejmie nie widać łokci, bo ich po prostu nie ma. Natomiast z tego co wiem, organizatorzy się zastanowili nad tym i powiedzieli, że jeżeli by zawodnicy chcieli, to mogą takie rozwiązanie wprowadzić. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żeby były łokcie w ogóle. To ciekawi mnie tak. Wiesz, na pewno jest część młodzieży, która się tak naprawdę nad tym nie zastanawia. Oni chcą po prostu widzieć tylko rozróbę. Na pewno ci, co krzyczą najgłośniej dymy, 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 nie? A to tak naprawdę w fejmie nie chodzi do końca chyba o te dymy. Fejm MMA, tak mi się wydaje, że to jest taki zamysł, żeby po prostu ludzie, którzy przychodzą tu walczyć, żeby mieli swoje zasięgi, żeby swoją grupę odbiorców sprowadzili, stąd jest to fejm, i żeby była oglądalność większa. A ludzie twierdzą, nie wiem w ogóle skąd takie hasło, na początku tak może było, tak było to odbierane, nie? A ludzie krzyczą, o bo fame to muszą być dymy, muszą się wyzywać, obrażać, pluć na siebie, rzucać w siebie rzeczami. No troszkę mylnie to postrzegają, mi się wydaje. Jest pytanie do ciebie od Sebastiana, tylko nie wiem, czy Sebastian jest na... dzwonił się do nas, zatelefonował, czy to jest z czatu? Chyba z czatu jest, czy... Ja nie telefonowałem. A jest, okej. Okay. Dawaj. Cześć. Mam takie... No cześć, słuchaj, mam pytanie, czy podjąłbyś się walkę z Adrianem Polakiem? No pewnie, w 7-7 powiem ci, no z każdym bym się zmierzył w 7-7, ale tak jak mówię, ja teraz troszkę zaszalałem, bo jestem taki właśnie, że jak ktoś mi proponuje walki, no to wiadomo, że ją wezmę, tak? Ale chciałbym troszkę zacząć mierzyć siły na zamiary i zacząć szukać zawodników z moim doświadczeniem, wiesz, bo to nie jest też sztuka pójść, no przygotowywać się ciężko, walczyć i tak dalej. Dla mnie to jest fajnie, bo dla mnie to jest doświadczenie, że i że sobie to, wiesz, wysoko te cele obieram, ale no ja muszę powoli, takimi, wiesz, szczebelkami dochodzić do tych najwyższych, najlepszych zawodników, ale tak jak mówię, no w 7-7 z większością chciałbym się zmierzyć. Tak samo jak na konferencji też z Alanem już tam, wiesz, zaczęliśmy rozmowy się dogadywać i też mam w zamiarze później porozmawiać też z Alanem, żeby też mnie troszkę zrozumiał, bo no jest doświadczonym zawodnikiem, też swoje przewalczył i chciałbym z nim po prostu, żeby to nie wyszło w tak, że się boję i tak dalej, no bo nie boję się, naprawdę, no nie boję się wyjść z kimś powalczyć, bo no nieważne, no nie boję się, tylko chodzi o to, żeby też mnie zrozumiał, że ja chcę powoli, po prostu, wiesz, małymi krokami dochodzić do takich zawodników jak on, nie? No rozumiem. A jeszcze takie pytanie, ile myślisz, że Gary zawalczy? Po przegranej walce z Ambro dostałem kontrakt na 3 walki, także no jak dobrze pójdzie, jak się będę pokazywał, wiesz, jak ludzie będą chcieli to oglądać, no to wydaje mi się, że no jeszcze 3 walki, nie? Ale to wszystko zależy od tego, czy ludziom to się będzie podobało i czy będą chcieli tego oglądać, bo ja okej, sportowo do tego podchodzę, przygotowuję się sportowo, daję sportowe walki, no ale nie robię tych dymów, nie? I na przykład no, niektórym się to nie podoba, że ja się z kimś, nie wiesz, nie wyzywam, nie opluwam, no ale to nie chcę, nie będę tego robił na siłę, bo tego nie czuję, no nie jestem taki, no i trudno. No okej, dobra, to ja jeszcze chciałam tylko pozdrowić całą klasę siódmą, to jest Zbyniowa, Daniela i Kozła. No, pozdrawiamy również. Pozdrawiamy również. Dzięki za telefon. Zadałem pytanie, czy chcieliby zobaczyć walkę z łokciami. I większość pisze, że tak, chciałaby zobaczyć takie walki. Czyli no, tak jak mówiliśmy, ludzie po prostu chcą zobaczyć tą krew. No.
Ale to równie dobrze w małych rękawicach można, wiesz, pięściami do tego doprowadzić. Tak samo jak moja ostatnia przecież walka, jak miałem tą ostatnią walkę z Ambro, to też cały ring był przecież w oktagonie, całe spodenki miałem czerwone. Rękawice do tej pory mam całe czerwone. W jakich spodenkach teraz wychodzisz? W czarnych chyba, mam nadzieję, że w czarnych, bo ja nie lubię białego koloru, wiesz? A masz koszulkę białą? No, to dostałem. A to akurat mi się jeszcze podoba, nie? Ale ogólnie nie lubię białych ciuchów. Tylko na lato czasami, jak jest tak mega fest, gorąco, to po prostu biorę coś białego, nie? Ale cały czas na czarno chodzę. Ale jak, wiesz co, patrzę na ciebie, to taka stylowa trochę, ale jak Conor McGregor, złoty sikor, masz kota na środku. A nie, podziwiam, akurat Conora podziwiam. Jako człowiek to może tam różnie z nim bywało, nie? Ale jako sportowiec to naprawdę, no, jest talenciak straszny. Raz, że talenciak, a dwa, że no, do tego wszystkiego też dążył bardzo. Tam, wiesz, na pewno wiesz, jaka jest historia Conora, to każdy chyba wie. Tam z żoną, wiesz, jak żona o niego dbała i tak dalej. Tak. To podziwiam strasznie, no. Wiesz co, chciałbym ci, to ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać. Jakbyś miał według siebie zadecydować, jakbyś miał wybrać jednego zawodnika spośród trzech, które ci zaraz wymienię, który jest number one, jeżeli chodzi o pound for pound fighterem w historii, to był tak: GSP, Nurmagomedov czy John Jones? Powiem ci, GSP, kiedyś go podziwiałem też. Chciałem nawet ten tatuaż zrobić, co on tutaj, te chińskie znaki. Podobał mi się jego ten Superman Punch. A, super. No, on tak zawsze nogą udawał i walił, no. Tak, wiesz, to był bardzo, jak patrzę nawet na tych zawodników, to gdzieś, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mega kompletny zawodnik, bo on nie dość, że miał niesamowite przede wszystkim zapasy, to miał fenomenalną stójkę, czego Khabib do końca nie ma, prawda, Nurmagomedov, tej stójki. On ma specyficzną, overhandy wali takie. Natomiast gdzieś tam patrzę, no za to John Jones ma fenomenalne łokcie. Mamy telefon. Halo? No, witam. Cześć. Z kim witam, mamy ciemność? Z tej strony. To mówi? Moje pytanko jest takie, Olgier. No, Olgier. Siemano. Cześć. Moje pytanko jest takie, jak się czuł szewcu, gdy inni dostali zastępcze walki w poprzednim fejmerem, a jemu odmówił Krycha i nie dostał jej niestety. Znaczy, wiesz, ja dostałem propozycję walki wtedy z Gamu. Ja już wtedy dostałem, no jedyna propozycja, jaką dostałem, to właśnie Gamu, ale no wiesz, z moim bagażem doświadczeń, z tym, co ja przetrenowałem, bo ja w tym momencie byłem... Łącznie trenowałem do sportu walk 5 miesięcy. Wiesz, jak ja porównałem sobie moje 5 miesięcy do jego tam dorobku treningowego, no to nie mogłem wziąć tak tej walki, bo to by była naprawdę taka gra do jednej bramki i potrzebowałem tych 2-3 miesięcy jednak, żeby się przygotować pod zawodnika, nie? Także no, dostałem propozycję, no ale to była dla mnie ciężka propozycja. Czyli osobiście uważasz, że Krychu Wilczak mistrz UFC jest gorszym zawodnikiem od Ganu? No to tak, no to wiadomo, to na pewno. To na pewno, no tak, no. No i to wszystko. Dzięki, pozdrawiam, życzę powodzenia. No, siemanko, byku. I sprawdzajcie Fizgan do bałaganę, pozdro. No, siemano. No, pozdrawiamy. A ja wiesz, będę rzeczowy i muszę ci to powiedzieć. Powiedziałeś, że 5-6 miesięcy. A też nawet podczas wywiadu widziałem, że przez Mateuszem powiedziałeś, że trenowałeś te 3-4 lata. No jakoś, no nie, to nie było tak. Ja trenowałem może z 2 lata, tylko ja po prostu gadałem tak, wiesz, zanim miałem walkę z Ambro, na tak. Wywiadek i tak dalej, mówiłem, że no 4 lata parter robiłem, wiesz co chodzi. A, czy to było pod no, to pod tak, żeby pucha, gadać, tak? No. A okej, okay. Czyli no. To była ściema, nie, to wywiadek, wyjaśniliśmy to. Bo... To nawet w komentarzach tam z kimś rozmawiałem o tym, to wyjaśniałem, że to no, mówiłem, że nie, 4 lata parter i tak dalej, żeby trochę się obawiał tego parteru, wiesz. Ale to zobacz, była moja taka zagrywka. Patrząc też na ostatnią walkę z Ambro, to przecież ona była chyba 7 miesięcy temu, no to już jest 7 miesięcy, nie? Mhm. Tak, tylko jak był ten koronawirus po walce od razu, to tam była ta przerwa, wiesz, okay. Nie trenowałem. I tak do Ambra przygotowałem się 2 miesiące. Zresztą no to tak głupio, wiesz, wymieniać, bo tu nie, miałeś przerwy. O to chodzi, że to, że nie longiem trenowałeś, no, nie, ale tylko łącznie miałeś przerwy. W treningów miałem 2 miesiące do Ambra, 3 miesiące do Krychy. No i teraz cały czas, wiesz, trenuję. Nie miałem przerwy teraz po gali, cały czas trenujemy ciągiem już, nie? Jasne. Dobrze, słuchaj, ja przede wszystkim, tak jak ci powiedziałem, życzę i tobie, i twojemu przeciwnikowi, żebyście dali fajny pojedynek, który będzie się nam podobał. Jeżeli chcecie się bić w stójce, to róbcie, bo to jest widowiskowe na pewno. Kasiusz już podobno zaciera drugie ucho i mówi, że się szykuje do oglądania walki. A jeżeli chodzi o... Nie, wiesz, ja preferuję bójkę w stójce. Dla mnie stójka jest the best. Fajnie to wygląda, lubię się bić. Ale tak jak mówię, walczymy w MMA, więc nie mogę nikomu odmawiać parteru. Ktoś chce wchodzić w parter, niech wchodzi w parter. No takie są zasady.
Tak jest, wiesz, jak ktoś ma lepszy parter ode mnie, to nie będę krzyczał, to dawaj w K1, dawaj w K1. Przyszedłem tu, chcę MMA, chcę, mamy rękawice, chcę się bić, a jak ktoś chce się bić inaczej, no to niech się bije inaczej, no tyle. Mamy pytanie na linii i to chyba dość fajne, bo o Mameda Khalidova to chętnie posłuchamy. Tak, halo, jestem już. No, siemano. Cześć. Siemo, cześć, ja mam pytanie, czy oglądałeś walkę Mameda i jak ją oceniasz? Tą ostatnią teraz co miał? Co kopnięciem wygrał? Tak. Jest kopnięty. No ciężko to ocenić. No fajnie, że wygrał. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak mam to oceniać. No zaskoczył go, po prostu zaskoczył go. No tam nożyce chyba były, tak? Tak. Spodziewałeś się tego, że wygra przede wszystkim? Ja to, powiem ci tak szczerze, że ja, jak są jakieś walki, nie, to jeśli kogoś nie znam taką personalnie, to dla mnie są równi, niech fajnie walczą, niech dadzą fajne widowisko, naprawdę. Jak na przykład wiele osób mi mówiło, żebym obstawiał walki, żebym zrobił ten obstawianie na YouTubie czy cokolwiek, ja nie potrafię, ja wiesz, dla mnie to jest walka, fajnie, niech walczą, niech wygra lepszy. Chyba, że kogoś znam personalnie, no to wiadomo, jestem za nim, nie? I tak mam i tyle. No. Czyli solidarność od ciebie, lokalna, tak bym powiedział nawet. No. Można tak to nazwać. Lokalny też jakieś nazywałem lokalnym patriotą. Dlatego wiesz, mieszkam w Legnicy, promuję Legnicę, kocham Legnicę. Dostawałem propozycję też się przeprowadzić tam do Wrocławia, do Warszawy, bo tam wiesz, większe możliwości i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jak ktoś chce, to i w mniejszym mieście może wiesz, dojść tam do tego, co chce. Nie? Dlatego nie wybieram się nigdzie z Legnicy. Tam jest cicho, cisza, spokój. Jasne, także mamy jeszcze słuchacza. Czy chcesz jeszcze o coś spytać? Tak, szczerze, chciałem się pozdrowić całą Legnicę, bo tam mieszka mi Kasia, bo mi się ogląda. Jeszcze raz? Pozdrawia Legnicę. Mówię, że chciałbym pozdrowić Legnicę, bo tam mieszkam i Kasia, bo wiem, że ogląda. No, to siemanko. Pozdrawiamy. Swój swego. Dodzwonił się do... Ta Legnica zawsze się trzyma razem. Trzyma się, nie? Aha. No dobrze, małe słuchajcie. Małe miasto, wszyscy się znają. Na koniec przypomnijmy raz jeszcze o tym, żebyście wykupywali pay-per-view wchodząc na stronę famemma.tv. Niestety gala się odbywa bez publiczności z wiadomych względów, więc to jest jedyna możliwość, w jaką możecie zobaczyć galę. Jeżeli chodzi o sponsorów, chętnie ich jeszcze raz przytoczę, bo dzięki nim mamy okazję dzisiaj tu porozmawiać. To jest BetClick, HotPay, Tipeo, Zoodoptuj. W ogóle popieram strasznie takie inicjatywy i pomoc zwierzakom. Tak. Ja też jak najbardziej. Właśnie dzisiaj udostępniałem też, że chłopak od nas z Linkcy tam zbiórkę robi na schronisko. Super. No. To w ogóle ja zawsze propsuję i tak zawsze Marcina Różalskiego też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, bo robi dobrą robotę. A wracając do sponsorów dalej. Super Express, Stormcloud, SFD, Extreme Hobby, GBS, Premium Cars. Masz jakieś dobre furę? Masz jakąś dobrą furkę? Aktualnie nie, ale mam swojego sponsora aut. To zgłoś się do Mameda, bo on robi dobre na czeskich blachach. Dalej lecimy. Preorder, Patriotic, to mógłby cię obierać jak lokalny Patriotic. Patriotic? No. Współpracowałem z nimi niedawno. Ale już nie współpracujesz? Na to chwilę nie. Dobra. 5 posiłków dziennie. Next Developer i oczywiście, mówię, last but not least, MML, doktor Michalik. Mhm. Jak ci się śpi? Masz problemy? Powiem ci, trochę świszczę w nocy nosem, nie, ale mam coś z przegrodą, ja wiem, że mam krzywą przegrodę i czasami mam jedną dziurkę zatkaną. I podobno jakbym to zrobił, to bym miał jeszcze więcej tlenu. No i to jest wydolność, wzrasta totalnie. Mhm. 30%. Właśnie dlatego tak się zastanawiam, żeby to zrobić. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za ten cage. Powiem szczerze tak, to był debiut, ja się zestresowałem. Ja na początku też, ale powiem ci, później już lajcik. To czekaj, to ja doleję sobie wody z tobą, stukniemy się na koniec, tutaj jest róweczko znowu. No nie, powiem ci już. Taką wodziankę jak my mamy, to nie, jest w ogóle wodzianka hit. The best. The best. Chodź Zdrówko tutaj wodzianki. Dobrze, wszystkiego dobrego. Słuchajcie, moim i waszym gościem był Szewcu. Trzymamy tak, bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście w ogóle do cage'a. Nie spodziewałem się, zaskoczyliście mnie, ale było bardzo miło. Spodziewaj się tego częściej. Mam nadzieję. Z przyjemnością. A was zachęcam do śledzenia oczywiście mediów społecznościowych, oficjalnych Fame, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Śledźcie, stay tuned i do zobaczenia.